dobrze, to bardzo prosimy o prezentację multimedialną. Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo. Przedstawię prezentację, która jest zbiorem publikacji prasowych i wypowiedzi, które można razem zebrać pod jednym tytułem Historia prowokacji. I tak slajd pierwszy. 12 grudnia ubiegłego roku tygodnik Wprost publikuje artykuł pod tytułem Macierewicz kazał przetłumaczyć raport z likwidacji wojskowych służb informacyjnych na rosyjski przed publikacją po polsku. Następnie 13 grudnia redaktor Wojciech Czuchnowski w Gazecie Wyborczej publikuje duży artykuł pod tytułem Raport Macierewicza o WSI. Wcześniej poznali Rosjanie niż polski prezydent. Głupota czy zdrada? Też 13 grudnia odbywa się audycja w Radiu Tok FM z udziałem redaktora Jacka Żakowskiego, Tomasza Lisa, Marka Dukaczewskiego i Tomasza Wołka. Tytuł, można powiedzieć, tej dyskusji z racji tego, jakie słowa tam padają, to jest akurat cytat, państwowe dokumenty na osiedlu rosyjskim, szokujące. Akurat przy tym slajdzie chwilę się zatrzymam. Dzisiaj po wpisaniu tego cytatu w Google'ach, jak państwo widzicie na slajdzie, pojawiają się informacje, że można go odnaleźć na stronie Tok FM, także gazety.pl. Niestety po wejściu na te linki pojawia się komunikat, który jest widoczny na dole. Nie znaleziono strony o podanym adresie. Prawdopodobnie została skasowana, zmieniono jej nazwę albo została czasowo usunięta. 13 grudnia również poseł Janusz Palikot publikuje na swoim blogu wpis następującej treści. Antoni Macierewicz, wiceszef PiS, przetłumaczył na rosyjski swój raport o WSI. Zrobił to przed publikacją w języku polskim, poza kancelarią tajną, u zwykłej tłumaczki mieszkającej na tzw. osiedlu rosyjskim w Warszawie i za własne pieniądze. W raporcie znajdowały się dane i adresy współpracowników polskiego wywiadu i kontrwywiadu. Za tłumaczenie na rosyjski Macierewicz zapłacił z własnej kieszeni. 15 grudnia ubiegłego roku premier Donald Tusk, cytuję, niezależnie od tego, kiedy pan Macierewicz tłumaczył na rosyjski raport o naszych służbach specjalnych, to sam fakt wydaje się rzeczywiście dość dwuznaczny. Warto przypomnieć, że generalnie cała akcja pana ministra Macierewicza kosztowała Polaków już bardzo dużo pieniędzy. Mówię tutaj o nieustannych przeprosinach, jakie musimy jako polski rząd publikować. To także jest kwestia reputacji, nie tylko pieniędzy podatnika. Przeprosiny tych, których Antoni Macierewicz tak nieodpowiedzialnie umieszczał w tym raporcie. Te prawdziwe zarzuty dotyczą dużo poważniejszych problemów. Przede wszystkim bezpieczeństwa naszych agentów i współpracowników służb specjalnych. Wielu ekspertów jest przekonanych, że Antoni Macierewicz naraził na szwank ich bezpieczeństwo i możliwość funkcjonowania. Dnia następnego, 16 grudnia, redaktor Jacek Żakowski publikuje w Gazecie Wyborczej list otwarty pod tytułem Prezesie, kim pan jest? Jest tam fragment. W istocie chodziło o bezpieczne, jak się mówi w służbach, zalegendowanie przekazania raportu kontrwywiadowi Rosji. Nim współpracujący z polskim wywiadem Rosjanie dowiedzą się o zagrożeniu. W takim scenariuszu tłumaczenie byłoby przykrywką szpiegostwa. Podejrzenie pada na pana. Również 16 grudnia poseł Janusz Palikot publikuje kolejny wpis na swoim blogu. Antoni Macierewicz wynosił tajne informacje na zewnątrz, do osób nieupoważnionych, jeszcze przed zapoznaniem się z nimi przez organy nadzorujące. 17 grudnia poseł Marek Opioła za Polską Agencją Prasową, szef służby kontrwywiadu wojskowego, podpułkownik Piotr Pytel, pokazał nam dzisiaj dokumenty, z których wynika, że tłumaczenie raportu z likwidacji WSI przebiegało zgodnie z prawem. Raport opublikowano w połowie lutego 2007 roku. Umowy na kolejne tłumaczenia są z marca, kwietnia i następnych miesięcy. Poinformował nas o tym szef służby kontrwywiadu wojskowego, podpułkownik Piotr Pytel. 17 grudnia również po południu pojawia się oświadczenie SKW po wypowiedzi posła Marka Opioły. Służba kontrwywiadu wojskowego oświadcza, że pełniący obowiązki szefa SKW podpułkownik Piotr Pytel, odpowiadając na pytania członków Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych dotyczące tłumaczenia na język rosyjski, tzw. raportu Macierewicza, na wszystkich posiedzeniach komisji, które odbywały się w dniach 12 grudnia, 13 grudnia i 17 grudnia 2013 roku, w sprawie rosyjskiej wersji wyżej wymienionego raportu przekazywał posłom takie same informacje dotyczące tej sprawy. Podpisał dyrektor gabinetu szefa SKW, pułkownik Krzysztof Dusza. I teraz widzicie państwo na slajdzie, jest to skan umowy o dzieło zawartej pomiędzy Służbą Kontrwywiadu Wojskowego a panią Iriną O. I w paragrafie pierwszym zleceniodawca powierza, a wykonawca zobowiązuje się wykonać następujące dzieło. Przetłumaczenie wszystkich aneksów, całości części pod tytułem aneksy z wydania Monitor Polski nr 11 z dnia 16 lutego 2007 roku.
do raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku o wojskowych służbach informacyjnych w zakresie określonym w artykule 67 ust. 1 punkt 1 do 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku. Przepisy wprowadzające ustawę o służbie kontrwywiadu wojskowego oraz służbie wywiadu wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy służby kontrwywiadu wojskowego oraz służby wywiadu wojskowego oraz o innych działaniach wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na język rosyjski. Wypowiedź posła Marka Opioły, członka Sejmowej Komisji Spraw Służb Specjalnych z 12 grudnia. Według pułkownika Grzegorza Reszki, ówczesnego szefa Piotra Pytla w Urzędzie Ochrony Państwa, Pytel został zmuszony do odejścia z UOP, gdyż nie umiał wyjaśnić swoich powiązań z obywatelami krajów WNP. Tu widzicie Państwo pierwszą stronę Monitora Polskiego z 16 lutego 2007 roku, numer 11, postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 16 lutego 2007 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku o wojskowych służbach informacyjnych wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. I jest to pierwsza strona raportu w Monitorze Polskim. Po lewej stronie na górze, w górnym lewym rogu widać. Monitor Polski numer 11. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jak widzicie Państwo, zastanawiające są znikające materiały prasowe w tej sprawie. Widać, że niektórzy mają przynajmniej tyle poczucia, być może strachu, bo przecież to też nie może grozić różnymi konsekwencjami prawnymi, że przynajmniej próbują się zatuszować materiał źródłowy w tej sprawie. Chciałbym, mam nadzieję, że będzie taka możliwość, że nie uciekną, że przybędą ci redaktorzy, którzy pisali te słowa, jeszcze są inne sformułowania pana redaktora Żakowskiego czy pana redaktora Czuchnowskiego. To pokazuje też rzetelność dziennikarstwa, które było przekazaniem i przedstawieniem informacji jednej strony. Pytanie, czy jakiej strony, kto to był, natomiast brak potrzeby poszukiwania prawdy i przedstawienia przynajmniej stanowiska drugiej strony i zweryfikowania też, bo każdy z nas ma obowiązek logicznego myślenia i łączenia faktów, chociażby dotarcia do tego rodzaju umów i wyciągnięcia z nich wniosków. Każdy z Państwa powinien wiedzieć, kiedy on tu jest na postanowienie napisane, raport był publikowany postanowieniem z dnia 16 lutego 2007 roku. Umowy są z miesięcy następnych. W związku z tym każdy logicznie funkcjonujący mózg jest w stanie wyciągnąć prawidłowe wnioski z tego rodzaju informacji. Widać, że niektórzy mają trochę z tym problemów lub nie chcą po prostu, nie mają dobrej woli. Teraz bym poprosił o przedstawienie stanowisk czy informacji o tym, jak wyglądał przebieg Komisji do Spraw Służb Specjalnych posłów tejże komisji. My zaprosiliśmy panią przewodniczącą Radiszewską, jak rozumiem nie ma pani przewodniczącej. Zaprosiliśmy pana posła Wziątka, rozumiem też nie ma jak dotychczas. Jest dwóch parlamentarzystów, którzy są członkami tej komisji. Troje, przepraszam, jeszcze jest pan poseł Artur Dębski, ale jeżeli można, panie pośle, ja też panu dam głos, tylko w następnym etapie posiedzenia zespołu, jeżeli pan pozwoli. Będzie też miał pan możliwość zrelacjonowania zarówno posiedzenia komisji, jak i udzielenia odpowiedzi na pewne pytania. Jeżeli można, no ja oczywiście postanowiłem skorzystać z pańskiego zaproszenia, natomiast z czymś takim nie miałem do czynienia nigdy podczas dwuletniej obecności w Sejmie. Oceniam państwa pomysł generalnie jako chucpę. Przedstawienie w ten sposób wszystkich informacji ma na celu skierowanie dyskusji na datę publikacji. Tutaj będę chciał w swojej wypowiedzi później przedstawić nasze stanowisko w tej sprawie, oczywiście, jeżeli pan przewodniczący pozwoli, i mam nadzieję, że będę miał prawo do swobodnej wypowiedzi. Oczywiście, że pan takie prawo dostanie. Zaznaczam, że to są ustalenia prezydium zespołu. Nie wszyscy byli zainteresowani do pracy w prezydium zespołu. Poza tym porządek dzisiejszy został przyjęty. Gwarantuję panu, że będzie pan panie pośle, miał możliwość swobodnej wypowiedzi, jak również odpowiedzi na pytania parlamentarzystów. W związku z tym poprosiłbym może, nie wiem, czy pani poseł Mazurek jako pierwsza, czy pan poseł Opiołak, który z państwa wolałoby.
Pani przewodnicząca, szanowni... Okej, okay, przepraszam. Panie przewodniczący, przepraszam. Przyzwyczajenie z komisji innej. Szanowni państwo, drodzy goście, sytuacja wyglądała w ten sposób, że komisja obecnie do spraw służb specjalnych pod rządami Platformy Obywatelskiej, a w tym przypadku pani przewodniczącej Elżbiety Radziszewskiej, ma jedno tylko i wyłącznie za zadanie, pokazywać, jakie to zbrodnie dokonały rządy Prawa i Sprawiedliwości w kwestii likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Jest też pokazywanie gloryfikacji tychże oficerów, funkcjonariuszy, jak to wspaniale funkcjonowali na rzecz obronności państwa polskiego, a wszyscy pamiętamy tutaj przywołany przez pana przewodniczącego raport z likwidacji wojskowych służb informacyjnych, który bodajże na 374 stronach pokazuje, czym były wojskowe służby informacyjne, jak funkcjonowały, jak działały, jakie były przedłużeniem, czyjej ręki były przedłużeniem, czyli Związku Sowieckiego i państw ościennych, gdzie byli ci żołnierze szkoleni. Dokładnie jest lista przedstawiona żołnierzy, którzy w późniejszym okresie w III Rzeczpospolitej Polskiej pełnili najważniejsze funkcje w wojskowych służbach informacyjnych i w jakim czasie przechodzili te szkolenia organizowane przez wywiad i przede wszystkim wywiad Związku Radzieckiego i jakże te szkolenia wyglądały. Ale przechodząc do meritum, to sytuacja odnosi się też do sprawy, która się wydarzyła w służbie kontrwywiadu wojskowego, dlatego że mieliśmy ostatnio spektakl, że odszedł pan generał Janusz Nosek, został zdymisjonowany i przypomnę, że my jako Prawo i Sprawiedliwość od przeszło 3 lat pokazywaliśmy, jak funkcjonuje służba kontrwywiadu wojskowego, jakie dzieją się tam różne rzeczy, jakie dochodzą do sytuacji skandaliczne. I nowa osoba, która została powołana na funkcję pełniącego wtedy obowiązki po odejściu pana generała Janusza Noska, pan podpułkownik Piotr Pytel, przyszedł na posiedzenie komisji, ponieważ było posiedzenie komisji poświęcone, teraz dokładnie nie przypomnę sobie dokładnego tytułu komisji, ale dotyczyło generalnie ochrony kontrwywiadowczej w latach 80, czyli bodajże chyba 89 do 2012 i udzielanie informacji przez różnego rodzaju służby. I jak rozumiem wnioskodawcy tego, że punktu tutaj obecny pan poseł Artur Dębski, miał na celu, żeby pokazać właśnie, jak za czasów funkcjonowania szefa służby, czyli pana ministra Antoniego Macierewicza, co się działo w tej służbie. I wydawało się, że wszystkie służby, które wtedy były obecne przez swoich szefów, byli szefowie służby wywiadu wojskowego, był szef agencji wywiadu, był też właśnie przytoczony pan pułkownik Piotr Pytel, był też szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I ta komisja miała za zadanie pokazać, co się wydarzyło po publikacji raportu, tak zwanego raportu 16 lutego 2007 roku i wszystkie wymienione te służby oprócz służby kontrwywiadu wojskowego w jakiś sposób przedstawiały rzetelną informację mówiącą o tym, że raport został opublikowany zgodnie z prawem. Nic nie wydarzyło się tak, jak nam to się próbuje przedstawiać przez teraz celebrytów medialnych, byłych funkcjonariuszy służb specjalnych PRL-owskich, że
służby zostały w wyniku upublicznienia tego raportu po prostu zdemolowane, zostały pozbawione jakiejkolwiek działalności. Wszyscy ci szefowie służb przytoczeni przeze mnie przedstawili, że nic takiego nie miało miejsca. Służby normalnie pracowały i funkcjonowały, wykonywały swoje zadania zgodnie z ustawami. W związku z tym nie mają w tej sprawie nic do powiedzenia. I tutaj pojawia się nasz główny bohater, pan podpułkownik Piotr Pytel, który właśnie informuje, przedstawia komisji informację, że rzekomo raport został tłumaczony, zanim został upubliczniony. I pan pułkownik, podpułkownik jest na tyle pewny, i że przedstawia tą informację tak sugestywnie wszystkim członkom komisji, że komisja jest zdruzgotana tą informacją, że raport mógł zostać przekazany w formie niejawnej do pani tłumacz, gdzie jest to jeszcze przedstawione, że pani tłumacz jest z pochodzenia Rosjanką. Nie mówi się w ogóle komisji o tym, że jest to żona polskiego dyplomaty. Nie mówi się o tym, że jest to osoba od wielu, wielu lat mieszkająca w Polsce. Mówi się za to, że mieszka na słynnym osiedlu w Warszawie, gdzie, pamiętamy, z Białej Księgi spotykał się pan Ałganow z najważniejszymi osobami w państwie polskim z Białej Księgi, że jest to osiedle, gdzie służby rosyjskie mieszkają, pracują, i się przedstawia to w komisji w ten sposób, że służba kontrwywiadu wojskowego w sposób nielegalny przekazała raport do tłumaczeń, w sposób konfidencjalny został przewożony ten raport, częściowo został przewożony, i robi się z tego powodu wielkie zamieszanie, tylko że ten sam szef służby wie o tym doskonale, że w archiwum służby kontrwywiadu wojskowego, jak później się okazuje na późniejszych posiedzeniach komisji, są umowy z panią tłumacz, panią Olgą, że pani Olga nie mieszka na tym osiedlu, o którym się mówi, bo w umowie jest zupełnie inny adres, który znajduje się w centrum Iriną, przepraszam, z panią Iriną, dziękuję panie pośle, że zupełnie gdzie indziej pani Irina mieszka, w centrum Warszawy, że to jest zupełnie błędna informacja, którą pan pułkownik przedstawił. Później okazuje się, że służba kontrwywiadu wojskowego w dniu 17 lutego, gdzie Platforma w trybie pilnym, bo państwo może tego nie śledziliście, posiedzenie Sejmu było wcześniej, bodajże 13 grudnia mieliśmy posiedzenie Komisji do Spraw Służb Specjalnych, gdzie pani przewodnicząca w trybie pilnym zadecydowała, że w przerwie, gdzie Sejm nie obraduje, 17 grudnia ma się odbyć komisja, na której ma zostać właśnie wezwany pan podpułkownik Pytel, który ma przedstawić właśnie wszystkie ustalenia. W związku z tym służba kontrwywiadu wojskowego pracowała przez cały weekend w pocie czoła, szukając tychże wszystkich przytoczonych przeze mnie umów, rachunków na tłumaczenie rzekomego, znaczy raportu z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. I co się okazuje, 17 grudnia przychodzi pan pułkownik Piotr Pytel, przynosi komisji inną umowę niż ta, która była tutaj prezentowana, bo ta jest umowa prezentowana z czerwca 2007 roku. Przynosi pierwszą umowę z marca,
później inne jeszcze umowy z kwietnia i z maja na inne języki, które też były, raport był tłumaczony, był to język angielski, był to język ukraiński i zostały nam przedstawione nie tylko umowy, zostały też tłumaczenia, zostały nam pokazane i też zostały nam przedstawione rachunki za te tłumaczenia. No i co się okazuje? No i nagle pan pułkownik odnajduje dokumenty, z których jasno wynika, że to, co się wydarzyło na tym posiedzeniu, którym pan pułkownik przedstawiał komisji, że rzekomo raport był tłumaczony, zanim został, ukazał się, jest po prostu jednym wierutnym kłamstwem, oszczerstwem, które próbowało wykorzystać Platforma Obywatelska i nie tylko, i też inne partie, które z nią w tej akurat sprawie współpracują. Ale to nie koniec, dlatego że obecnie w komisji, wyprzedzając to, co się dzieje w komisji w tej sprawie, komisja powzięła decyzję taką, że pan pułkownik, już obecnie pan pułkownik i szef służby kontrwywiadu wojskowego, gdzie my wnioskowaliśmy 17 lutego na konferencji, że po tej skandalicznej sytuacji, że właśnie zostały takie oszczerstwa przedstawione w stosunku do byłego szefa służby kontrwywiadu wojskowego, pan podpułkownik Piotr Pytel w ogóle nie powinien pełnić obowiązków szefa służby kontrwywiadu wojskowego i nie powinien zostać w ogóle powołany na tą funkcję. Jak widać, inaczej się stało. Premier z tutaj przytoczonym ministrem obrony narodowej zdecydował, że pan pułkownik Piotr Pytel wykonał bardzo dobrze swoją pracę dezinformacyjną i wpływającą na to, żeby pokazać, że raport został tłumaczony rzekomo wcześniej niż został upubliczony i rzucić właśnie takie światło, że Prawo i Sprawiedliwość jest tylko i wyłącznie partią, która ma na celu współpracować i przekazywać informacje obcej stronie, a nie partią, która pracuje na rzecz właśnie, do czego zostało powołane komisja weryfikacyjna, zlikwidowania wojskowych służb informacyjnych, upublicznieniu informacji o tym, czymże były wojskowe służby informacyjne. I teraz obecnie komisja pod przewodnictwem pani Elżbiety Radziszewskiej przekazała sugestie panu pułkownikowi Piotrowi Pytlowi, który dostał awans za to, za tą wykonaną świetną pracę, bo przypomnę, w styczniu został powołany na szefa służby kontrwywiadu wojskowego i dostał awans na stopień pełnego pułkownika. To jest ważne do odnotowania. Kolejną rzeczą, że już obecnie szef służby kontrwywiadu wojskowego ma za zadanie przeszukać wszystkie archiwa, wszystkie, jak rozumiem, jednostki działające w służbie kontrwywiadu wojskowego i przedstawić informacje, bo tak sobie komisja tego życzy, na wniosek tutaj obecnego pana posła Artura Dębskiego. Będziemy mieli w tym planie pracy na następne 6 miesięcy, który został przyjęty przez komisję, dwie informacje związane właśnie z likwidacją wojskowych służb informacyjnych i jakby kolejny spektakl będzie przedstawiający nam, jakie to zbrodnie Prawo i Sprawiedliwość dokonało, właśnie likwidując wojskowe służby informacyjne. Już ostatnia rzecz, którą chciałem też wysokiemu zespołowi przedstawić, żeby dla pełnej jasności, jak wygląda Komisja do Spraw Służb Specjalnych. Członkowie na doradców do pracy do Komisji do Spraw Służb Specjalnych przez partię wtedy, partię Ruch Palikota, a teraz obecnie Twój Ruch, zgłaszały następujące kandydatury. W pierwszej kolejności to był były szef Wojskowych Służb Informacyjnych, pan generał Marek Dukaczewski. Został odrzucony.
Drugim osobą, która została, który został zresztą jest opisany, ma całkiem pokaźne część raportu Wojskowych Służb Informacyjnych opisane, jak funkcjonował pan generał Dukaczewski. Drugą osobą był pan pułkownik Surdyk, jego zastępca i osoba, która też jest opisana w tymże raporcie i też po szkoleniu w GRU 8-miesięcznym, osoba, która pełniła ważną funkcję szefa wywiadu w Wojskowych Służbach Informacyjnych, wtedy kiedy pan generał Marek Dukaczewski był szefem Wojskowych Służb Informacyjnych. I trzecią osobą, którą będziemy jutro opiniować na doradcy, która została zgłoszona, jest pan pułkownik Polkowski, który też jest opisany w raporcie, też jest szkolony, 8 miesięcy szkolony w Moskwie w szkole GRU. I też ostatnimi czasy, kiedy pan generał Marek Dukaczewski był szefem Wojskowych Służb Informacyjnych, pełnił ważną funkcję w Wojskowych Służbach Informacyjnych, był odpowiedzialny za część teleinformatyczną. W związku z tym chciałem państwu pokazać, jak wygląda sprawa tłumaczenia raportu, ale też ogólnie szerzej pokazać, jak obecnie Komisja do Spraw Służb Specjalnych, w jakim duchu pracuje i czego szuka Komisja pod rządami Platformy Obywatelskiej. Dziękuję. Bardzo dziękuję, pan przewodniczący Suski. Kwoli doprecyzowania, bo dyskusja będzie później, ale... Jedno pytanie. Czy pytaliście państwo pana pułkownika, kto był pomysłodawcą tej prowokacji, którą on nam zafundował? No bo jak rozumiemy, dostał od kogoś nagrodę. No, nagrodę się dostaje za wykonane zadanie, więc to zadanie ktoś mu powierzył. Czy pytaliście o to? A jeżeli pytaliście, to jaka była odpowiedź? Jak rozumiem, panie przewodniczący, nie mieliśmy okazji teraz jeszcze się spotkać z panem pułkownikiem Piotrem Pytlem po tym, jak został szefem służby kontrwywiadu wojskowego, więc nie mogliśmy mu zadać pytania i od kogo został zadaniowany w tej sprawie, ale to wszystko widać. No tutaj jest osoba, która mianuje na funkcję zgodnie z ustawą o służbie kontrwywiadu wojskowego. Jest to minister obrony narodowej, w tym przypadku pan Tomasz Siemoniak, który wnioskuje do premiera. Premier wnioskuje o opinię do Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, do pana prezydenta i do Komisji do Spraw Służb Specjalnych. My wtedy w naszej opinii jako Prawo i Sprawiedliwość byliśmy jednoznaczni przeciwko jego kandydaturze, bo wiedzieliśmy, jakie ma swoje zasługi w ostatnim czasie, jakie miał problemy. Tutaj była przytoczona sprawa słynnego pisma byłego szefa służby kontrwywiadu wojskowego, pana pułkownika Reszki, który był wtedy jego szefem w Urzędzie Ochrony Państwa, który, jak się dowiedział, że pan pułkownik, podpułkownik Piotr Pytel został ściągnięty przez wtedy ówczesnego szefa służby kontrwywiadu wojskowego generała Janusza Noska do pracy, napisał pismo do ówczesnego ministra spraw wewnętrznych i pełniącego funkcję, nie, przepraszam, do sekretarza kolegium, czyli pana ministra Jacka Cichockiego, mówiąc o tym, że to jest osoba, która w ogóle nie powinna pracować w służbach specjalnych. My próbowaliśmy na komisji szukać tego pisma, ale Platforma Obywatelska z innymi partiami zablokowała nasze wnioski i tłumacząc, że wszystko jest w tej sprawie wyjaśnione i w ogóle nie ma jakby żadnej sprawy, więc w związku z tym to jakby jedna część. No ale druga sprawa, no to jest obecność tutaj pana posła Artura Dębskiego, który jest wnioskodawcą tychże tematów. I to jest pytanie do pana posła Dębskiego. W naszej ocenie, jako członków Komisji do Spraw Służb Specjalnych, jasno
pokazuje, że twój ruch poprzez kandydaturę pana generała Dukaczewskiego, pułkownika Surdyka, pułkownika Polkowskiego, jasno jest określono, współpracują z byłymi żołnierzami Wojskowych Służb Informacyjnych. Co więcej, wprowadzają tematy na Komisję do Spraw Służb Specjalnych i są jasno zadaniowani przez tych przytoczonych przeze mnie oficerów i pewnie innych oficerów, którzy pełnili swoją służbę w Wojskowych Służbach Informacyjnych. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pani poseł Mazurek, czy pani poseł chciałaby dopowiedzieć coś do tego, co... Nie, panie przewodniczący, pan poseł Opioła w zasadzie wszystko powiedział. Ja może tylko przypomnę, że generalnie z ust szefa SKW padło jasne stwierdzenie na kolejnej komisji, że nie ma żadnych dowodów, które potwierdzałyby fakt, że raport w całości lub w części był tłumaczony przed jego oficjalną publikacją. I to, czym my się zajmujemy, to tak jak Marek już powiedział, ja uważam z całą pewnością, że to jest inspiracja wojskowych służb informacyjnych. To jest na rękę Platformy Obywatelskiej, bo my zamiast zajmując się chociażby aferą teleinformatyczną, to w kółko będziemy zajmować się WSI, co do których i prokuratura już wielokrotnie wypowiedziała się i sam szef SKW. Dzisiaj mamy oto taką sytuację, że jest dany człowiek i SKW szuka paragrafu, jak tego człowieka zdyskredytować, a przez to całą jego formację. My się na to nie zgadzamy, ale pamiętajcie państwo, że nas jest tylko w dwoje i my jesteśmy w mniejszości. Generalnie wszystkie wnioski, które składamy, to przepadają. I tak naprawdę to Platforma decyduje o tym, przy oczywiście wsparciu pozostałych formacji politycznych, czym my na Komisji do Spraw Służb się zajmujemy. Dobrze, bardzo dziękuję. W takim razie chciałbym teraz oddać głos pozostałym członkom Komisji do Spraw Służb z wyłączeniem pana posła Dębskiego, bo będzie miał oddzielny punkt i będzie mógł spokojnie powiedzieć. Tylko chciałbym pierw panią przewodniczącą Radziszewską przesłuchać. Rozumiem, że jej nie ma, pana posła Wziątka nie ma. Tak? Czy ja mogła poprosić, żeby wyraźnie wybić w protokole z dzisiejszego posiedzenia stwierdzenie pani poseł Beaty Mazurek, przytoczone z posiedzenia Komisji do Spraw Służb Specjalnych, otóż stwierdzenie szefa SKW, że raport, że tłumaczenie nie było dokonane przed opublikowaniem, bo to jest bardzo ważny fakt, który no jakby zbija wszystkie inne argumenty. Oczywiście zgadzam się całkowicie. No to jest zdanie niemalże kluczowe chyba dla dzisiejszego posiedzenia zespołu, ale mamy jeszcze, będą pozostałe osoby zabierały głos. Skoro nie ma pozostałych członków Komisji do Spraw Służb, my zabierzemy głos za nich, damy im głos. Panie Bartoszu, bardzo bym prosił o teraz zacytowanie wypowiedzi tych dwóch członków komisji, wypowiedzi kategorycznych. Chcielibyśmy pozyskać informacje, skąd te wypowiedzi mieli, no ale każdy może się bronić tak jak uważa za stosowne. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, zaczynając od Pani Przewodniczącej, poseł Elżbiety Radziszewskiej, będą to poszczególne cytaty. Pierwszy, jeśli nie będzie dokumentów wprost, to być może uda się to ustalić na przykład na podstawie tras samochodów, dat wyjazdów, mówiła. Ale na to jeszcze za wcześnie, by przed przeprowadzeniem całej kwerendy w SKW odpowiedzieć tak lub tak. Nie ma potwierdzenia, że raport o likwidacji WSI był i nie ma potwierdzenia, że nie był tłumaczony na język rosyjski przed publikacją w Monitorze Polskim, mówiła po posiedzeniu speckomisji szefowa Elżbieta Radziszewska. Wieczorem 17 grudnia ubiegłego roku w TVN24 poseł Radziszewska mówiła: pan pułkownik Pytel i na komisji w zeszłym tygodniu i teraz mówił nam to samo. My nie wiemy, kiedy ten raport został oddany do tłumaczenia. My nie wiemy, na podstawie jakich dokumentów i kiedy wydanych w ogóle dokonywano tłumaczenia i dlaczego ukazał się on w języku rosyjskim. My nie wiemy, kto dokładnie pisał ten raport, jak wędrowały dokumenty, kto poszczególne części tworzył, kto korygował, chociażby językowo, kto nad tym pracował. Niestety takiej metryczki tego raportu jeszcze nie odnaleziono. Daty na dokumentach niekoniecznie odzwierciedlają rzeczywistość. Nie mamy pewności, czy tłumaczka nie podjęła tłumaczenia znacznie wcześniej. Dokument nie jest wiarygodny, więc prawdy dociekać na podstawie dokumentów nie można. Jest raport po ukraińsku, ale nie wiemy, kto robił tłumaczenie. Nie ma umowy. Zlecono tłumaczenie na angielski, mamy fakturę, ale też nie mamy dzieła. Zlecono również tłumaczenie na niemiecki, ale nie ma żadnych umów, ani faktur, ani dzieła. Jedno jest pewne. Wyłania się obraz proceduralnego bałaganu, który bardzo dobrze świadczy o osobach, które w tamtym czasie działały.
Szukamy dokumentów, to znaczy SKW szuka dokumentów, mających pokazać na jakiej podstawie i kiedy podjęto decyzję o tłumaczeniu raportu. Komisja czeka na kolejne materiały, w tym na sprawozdania z jej posiedzeń od 2005 roku. Przewodnicząca komisji twierdzi też, że po dzisiejszym posiedzeniu ma dużo więcej pytań dotyczących całej sprawy, czyli likwidacji WSI, sposobu weryfikacji funkcjonariuszy, tworzenia nowych służb, obiegu dokumentów, przedstawiania i wreszcie tłumaczenia raportu z likwidacji WSI. I teraz pan poseł Stanisław Wziątek powiedział o Polskiej Agencji Prasowej, że znaczna część informacji, które przekazano na posiedzeniu speckomisji, nie była tajna. Odnosiły się one do tego, że jak powiedział Wziątek, Macierewicz, tutaj cytat, doprowadził do sytuacji, w której możemy powiedzieć, zagrożone było bezpieczeństwo państwa i zdrowie i życie funkcjonariuszy i żołnierzy. Jak relacjonował poseł Wziątek, na posiedzeniu pojawiła się informacja, że zanim raport został oficjalnie opublikowany, informacje o jego treści pozyskiwały osoby absolutnie do tego nieuprawnione, w tym m.in. tłumaczka. Mogę przypuszczać, że jej związek ze służbami rosyjskimi to oczywistość, powiedział poseł SLD, zwracając uwagę, że kobieta to Rosjanka, która mieszkała w budynku przeznaczonym dla obsługi ambasady rosyjskiej. No, bardzo dziękuję. Szkoda, że teraz te osoby nie mogłyby ustosunkować się do tego. Można zadać po prostu retoryczne pytanie, gdzie państwo jesteście i czy podtrzymujecie te swoje zdania. Co zrobiliście, jeżeli rzeczywiście żona polskiego dyplomaty, który pracuje w ministerstwie zawiadywanym przez ministra Sikorskiego, rzeczywiście współpracowała z obcym wywiadem. Co zrobiliście, mając taką wiedzę? Panie poseł Wziątek, może pan teraz odpowie na to pytanie. A do pani poseł Radziszewskiej można powiedzieć, że ta metoda, że nie ma dowodów na to lub na coś innego, jest bardzo często stosowana przez Platformę Obywatelską. Może kiedyś znajdą, używając służb specjalnych albo w inny sposób. Można również powiedzieć, parafrazując panią przewodniczącą Radziszewską, że nie ma dowodów na to, żeby kontaktowała się z kosmitami, jak również nie ma dowodów na to, że się nie kontaktuje z kosmitami. Taki dzisiaj mamy poziom parlamentaryzmu w Polsce. Ja bym teraz poprosił kolejnego gościa, pana redaktora Gmyza, żeby przedstawił stanowisko. Zaprosiliśmy dla porównania również pana redaktora Czuchnowskiego i Żakowskiego, których fragmenty wypowiedzi, artykułu były tu zaprezentowane, dlatego już im głosu po raz kolejny nie oddamy, ale chcielibyśmy, żeby swoje stanowisko w tej sprawie przedstawił pan redaktor Gmyz i też ocenił, jeżeli można prosić, ten rodzaj dziennikarstwa, w którym przyjmuje się za fakty materiały, które już na pierwszy rzut oka wyglądają na mało wiarygodne. Po panu redaktorze, bo widzę, że pan poseł Dębski zgłasza się. Panie pośle, po panu redaktorze pan dostanie głos. Dziękuję za zaproszenie, ale mam pewien problem, dlatego że jest pewnego rodzaju niezręczność w mojej sytuacji, ponieważ kolegów z konkurencyjnych redakcji nie ma, więc ciężko mi ich oceniać pod ich nieobecność. Zresztą nie jest to moja rola. Mogę tylko wygłosić taką ogólną konstatację, że całej tej sprawy by nie było, gdyby trzymano się standardów dziennikarskich, czyli po prostu zapytano drugą stronę o zdanie i co przychodzi mi oczywiście z pewnym trudem. Muszę tutaj w tym kontekście pochwalić moją byłą redakcję Rzeczpospolitej, która dołożyła trudu, żeby sprawdzić, jak się sprawy mają i w tekście Andrzeja Stankiewicza wykonała dobrą robotę zatytułowanym Macierewicz na językach, sprawdzając po prostu dokumenty. To jest tak naprawdę wszystko, co mam do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Panie redaktorze, teraz zgodnie z obietnicą pan poseł Dębski, jeżeli można, ja bym pierw poprosił zaprezentowanie pewnych wypowiedzi. Panie pośle, później pan będzie mógł się i do wypowiedzi swoich ustosunkować i przedstawić swoje stanowisko. Po panu pośle Dębskim przewiduję pana ministra Macierewicza, a później przejdziemy już do dyskusji na temat tego, co zostało dzisiaj zaprezentowane. Panie Bartoszu, bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo. Wypowiedzi posła Artura Dębskiego. Wypowiedź pierwsza. Takiej przysługi, jaką zrobili posłowie PiS, nigdy bym się nie spodziewał. Wszyscy mówią o zespole. Mnóstwo ludzi się do mnie odezwało. Dostarczono mi najprzeróżniejsze, bardzo interesujące dokumenty, z których jeden, uważam, w tym tygodniu będziemy omawiali na Komisji Służb. Jak wyjaśnił, dokument ten jest dowodem na to, że Antoni Macierewicz mógł zlecić przetłumaczenie raportu z likwidacji WSI na język rosyjski i za to zapłacić. Nasza wiedza jest wystarczająca, by uchylić Antoniemu Macierewiczowi immunitet. Ja nie mówię, że to zdrajca, przestępca, ale niech stanie przed sądem. Poseł Artur Dębski ocenił, że Antoni Macierewicz działał na szkodę państwa i powinien stanąć przed sądem. Tu chodzi też o bezpieczeństwo obecnych służb. Jaką mamy gwarancję, że za 2 lata nie przyjdzie kolejny szaleniec i nie zweryfikuje kogokolwiek, czy to CBA, czy Agencji Wywiadu, czy ABW w ten sam sposób jak Macierewicz?
Sprawa likwidacji i weryfikacji polskich służb specjalnych w tamtym czasie wymaga wyjaśnienia. To tłumaczenie to nie jest nic wielkiego, jeśli zna się fakty, co wtedy w ogóle robiono, powiedział Polskiej Agencji Prasowej poseł Artur Dębski. Uważam, że Antoni Macierewicz dopuścił się na pewno przekroczenia uprawnień, nieprzestrzegania ustawy o ochronie informacji niejawnych. Działał na szkodę państwa polskiego i robił to z premedytacją. To jest moja opinia. Poseł Artur Dębski ocenił, że funkcjonariusze SKW nie mają zaufania do państwa. Jego zdaniem nie chcą mówić z obawy, że władza może się zmienić i poniosą jakieś konsekwencje. Poseł przekonywał, że najważniejsze jest teraz wytłumaczenie, po co ten raport był w ogóle tłumaczony. Mamy do czynienia z pracą na rzecz obcego wywiadu. Udało się ustalić to, że w latach 2005-2007 państwo działało na innych zasadach niż powinno działać. Normy i procedury nie były przestrzegane. Co do samej kwestii tłumaczenia, daliśmy czas SKW do 1 lutego na zgromadzenie wielkiej ilości materiałów. Poseł Artur Dębski z Twojego ruchu, który wywołał sprawę raportu Macierewicza, najpierw twierdził, że badane są poszlakie okoliczności mogące wskazywać, iż fragmenty raportu były dostarczone tłumaczce przed jego opublikowaniem. Po posiedzeniu komisji w rozmowie z dziennikarzami nie kontynuował już tego wątku. To jest akurat z Polskiego Radia. I fragment oświadczenia, które wygłosił poseł Artur Dębski w dniu 4 grudnia 2003 roku w Sejmie. Prace naszego zespołu miały się cechować merytoryką. Jeżeli posłowie z Prawa i Sprawiedliwości, jednocześnie zasiadający w zespole do spraw zbadania katastrofy smoleńskiej, gdzie eksperci, jak to było, ten pan ekspert powiedział, że konfabulował na potrzeby zespołu, na potrzeby prac zespołu, no w pracach w naszej partii nie ma czegoś takiego, że nasz ekspert, członek zespołu może konfabulować w tak ważnej sprawie, w której według naszej opinii dopuszczono się popełnienia przestępstw. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie pośle Dębski. Oddaję panu głos zgodnie z obietnicą i jakby pan mógł przedstawić dowody, które pana, fakty konkretne, żebyśmy merytorycznie mogli wracać i dyskutować. A propos moich wypowiedzi, artykuł 25 o ustawy o ochronie informacji niejawnych z roku 2005 wyraźnie mówi. Paragraf drugi tego artykułu. Pan Bartosz zna? Dane identyfikacyjne funkcjonariuszy ABW, AW, WSI oraz byłego UOP chronione są bez względu na upływ czasu. Wtedy obowiązywała was ta ustawa podczas sprawowania waszych rządów. To chyba jest odpowiedź, dlaczego uważam, że dopuściliście się państwo przestępstw. I to, że pan w ogóle ma czelność kierować pracami takiego zespołu, to jest po prostu niesamowity tupet. Ale do rzeczy. Co do wypowiedzi państwa posłów Opioły i pani Mazurek, no, dość długa wypowiedź Marek, panie pośle. Natomiast oczywistą sprawą jest, że na komisji nie powzięliśmy informacji o dacie tłumaczenia przed 16 lutego 2007. Dość szeroko omawialiśmy ten aspekt i wtedy pojawiły się pytania, które ja bym pozwolił sobie teraz zadać, jeżeli pan przewodniczący pozwoli. Czy jest dokument prawny, w ogóle uzasadniający w jakikolwiek sposób tłumaczenie na język rosyjski naszego raportu? Czyli w ustawie tego nie ma, rozporządzenia nie było. Czy dowódca SKW wydał jakiś rozkaz dzienny w tej sprawie, na przykład tego, o ile mi wiadomo, w tej chwili w służbie kontrwywiadu wojskowego nie ma, a podstawa prawna chyba jakaś powinna być, bo to nie jest chyba widzimisię pana Macierewicza bądź któregoś decydenta czy jakiegoś zastępcy. Kolejna rzecz. Kiedy zapadła taka decyzja o tłumaczeniu raportu oraz kto ją podjął? To jest dość istotne pytanie również. Nie wiem, czy pan się przewodniczący ze mną zgodzi. Odpowiedzi udzieli również na to. W jakim celu przetłumaczono, po prostu po co przetłumaczono ten raport na język rosyjski? Słyszałem wypowiedź pana Antoniego Macierewicza medialną, no nie do wiary. Jeżeli mamy płacić za to 33 tysiące złotych. Bo te umowy, które państwo pokazaliście, to nie wszystko. Mówię o umowach finansowych. Dysponuję kompletem, który wskazuje na koszt tłumaczenia tego dokumentu na język rosyjski. To jest 33 tysiące złotych, a wtedy ceną rynkową za tłumaczenie 374 stron to było 9800 złotych. To jest wasze Prawo i Sprawiedliwość.
Czy jest możliwe, to jest kolejne pytanie, które się pojawiło, że fragmenty raportu przekazywano wcześniej niż przed 16 lutego? Oczywiście to nie jest oskarżenie, proszę mnie dobrze zrozumieć. Czy jest to możliwe? Dowodu w postaci umowy chyba nikt normalny się nie spodziewa. Jeżeli był dokument klauzulowany, to chyba nikt nie będzie podpisywał umowy z tłumaczką bądź kimkolwiek innym na tłumaczenie przed ujawnieniem. Kolejna rzecz, która nas uderzyła, mnie szczególnie, jak jest możliwe, że dokumentu za 33 tysiące złotych nie ma w żadnych archiwach. Nie ma tego dokumentu, proszę Państwa, w SKW ani w żadnych innych archiwach. To jest po prostu granda. Państwo polskie zapłaciło 33 tysiące złotych za rzecz, której nie ma. Kolejne pytanie, które mi się nasunęło. Kto przekazywał dokumentację następcy pana Antoniego Macierewicza? Czy to panu Andrzejowi Kowalskiemu, czy panu Grzegorzowi Reszce? I czy jest ślad po przekazaniu tłumaczenia tego raportu? Kolejne bardzo ważne pytanie, które też się pojawiło w dyskusji. Czy w służbie kontrwywiadu wojskowego pracują w tej chwili osoby, które dostarczały pani Irinie Obuchowej materiały do tłumaczenia? Bo one też powinny stanąć przed Komisją do Spraw Służb. Ja mam nadzieję, że staną przed Komisją Śledczą, że Komisja do Spraw Służb Specjalnych już nie będzie oprócz tych dwóch najbliższych punktów zajmować się, czyli ja zaraz uzupełnię wypowiedź pana Marka Opioły, bo dość nieprecyzyjnie określił zakres prac komisji. No tak, w tamtym czasie ten obszar był pod obserwacją służb kontrwywiadu cywilnego, a nie wojskowego. I czy są w ABW na przykład materiały dokumentujące to, w jakim trybie, kiedy były dostarczane dokumenty do pani Iriny Obuchowej. To jest na pewno do uzyskania taka informacja. Dlaczego do tłumaczenia i w jakim trybie w ogóle wybrano panią Irinę Obuchową Zielińską? To jest moje pytanie, czy cokolwiek z państwem Zielińskim łączyło kogokolwiek z szefostwa ówczesnej służby kontrwywiadu wojskowego. Przykład taki, czy nie publikowali w tym samym wydawnictwie, w czasopiśmie i czy nie utrzymywali relacji towarzyskich na przykład. Stąd bym rozumiał cenę trzykrotnie zawyżoną, 3,5-krotnie. I kluczowa sprawa, która nie do końca z tłumaczeniem ma związek. Czy publikacja raportu miała wpływ na dekonspirację chociaż jednego, a może nawet czterech naszych ludzi na terenie Związku Radzieckiego, byłego obecnie Rosji? Czy na wskutek raportu, zwanego raportem Antoniego Macierewicza, takie przypadki zatrzymania miały miejsce? To odnośnie samego tłumaczenia. Co do samych posiedzeń komisji, w kontekście wypowiedzi państwa prezesa sprzed dwóch dni, że wszyscy, którzy podniosą rękę za tym, żeby powstała komisja śledcza, zostaną rozliczeni, nie rozliczajcie ich. To jest mój pomysł od A do Z. Mnie rozliczycie, jak przejmiecie władzę. Bardzo proszę. Sam pomysł posiedzeń i tematów na tej komisji, na przykład najbliższe zasady wydawania poświadczeń bezpieczeństwa oraz przestrzeganie ustawy o ochronie informacji niejawnych, to będzie najbliższe posiedzenie, bo mam pewne wątpliwości, czy wtedy podczas prac komisji weryfikacyjnej taka ustawa była przestrzegana. Doniesienia prasowe z tamtych czasów pozwalają się domyślać, że komisja nie była szczelna. Dlatego komisja śledcza powinna przesłuchać wiele osób związanych z ówczesnymi publikacjami nawet. O nazwiskach może nie. Jeżeli chodzi o informacje, jeszcze raz, ja bym chciał uczciwie przyznać, że na komisji służb stwierdzenie
ze strony służby kontrwywiadu wojskowego o tłumaczeniu przed 16 lutego nie padło. Te doniesienia prasowe, które się jakoś tam gdzieś pojawiły, nie wiem, czy na wskutek rozmów z członkami komisji, która ma opinie dość szczelne, jeżeli chodzi o tą kadencję, czy w jakiś inny sposób, nie mam pojęcia. Natomiast rzeczywiście służba kontrwywiadu wojskowego nie udzieliła informacji takiej, jakoby raport został dostarczony do tłumaczenia przed 16 lutego. To muszę przyznać obiektywnie i zupełnie się z tym zgadzam. Ach, jeszcze kolejne posiedzenie związane również z sprawą weryfikacji, bo państwo kierujecie rozmowę na likwidację WSI. Mieliście prawo je zlikwidować. W ogóle to nie podlega dyskusji. Nikt nie jest obrońcą wojskowych służb informacyjnych. Jesteśmy naprawdę tylko za tym, żeby zrobiono takie rzeczy zgodnie z prawem. Jeżeli państwo popełniliście wówczas przestępstwa, powinniście za to odpowiedzieć. Jeżeli nie, sąd was uniewinni. W związku z tym zaprosiliśmy i panią Kowalską, i pana Seremeta na któreś z kolejnych posiedzeń komisji, żeby omówić kwestię nawet ostatniego uzasadnienia, jeżeli chodzi o prokuraturę, bo od strony 92 do 115, no to uzasadnienie jest kuriozalne. Państwo mówiliście o grzechach WSI. Ja rozumiem, że mogliście o tym mówić, chociaż mieliśmy do czynienia z legalnie działającą instytucją w świetle prawa. Co się działo w służbie, nie mam pojęcia zielonego. To może państwo wiecie lepiej. Natomiast od 91 roku do 2006 WSI działało zgodnie z polskim prawem. I zgodnie z polskim prawem należało je zlikwidować. O skuteczności możemy rozmawiać. Natomiast chciałbym o skuteczności waszego SKW porozmawiać w latach 2005-2007. Panie pośle, dobrze, ale ja bym prosił też do rzeczy, bo jest konkretny temat posiedzenia, publikacja tak, raportu przed dniem 16 lutego i chciałbym te dowody poznać. Nie. Nie ma tłumaczenia. Państwo umiejętnie skierowaliście, jako że jesteście cwaniakami, dyskusję na datę tłumaczenia raportu. A jaki to ma związek ze sprawą? Dlaczego dochodziło do malwersacji finansowych? Dlaczego tłumaczenie kosztowało 3 razy więcej? Po co to tłumaczono? Czy były jakieś skutki osobowe tego tłumaczenia? To jest istotna sprawa. Ja wiem, że na informacje w tej sprawie nie mamy co liczyć do 1 lutego, bo to jest termin, w którym o informację prosił, to z doniesień prasowych znam tą historię, prosił pan premier za pośrednictwem pana ministra Siemoniaka i nie należy się spodziewać, że Komisja Służb czy ktokolwiek inny uzyska jakąkolwiek informację przed panem premierem. No, pewnego rodzaju hierarchia obowiązuje, nie mamy na to co liczyć, chyba do 1 lutego, także myślę, że wtedy może pojawią się nowe informacje. Natomiast nie jest tematem 16 lutego czy 15 lutego. Tematem są te pytania, te 10 pytań, które zadałem państwu. Panie pośle, ja przyjąłem taką zasadę, że pierw prowadzimy, każdy ma możliwość wypowiedzi, a zadawanie pytań jest w drugiej części naszego posiedzenia zespołu. Pan zadał pytania, natomiast ja bym jeszcze raz chciał, bo każdy z nas ma prawo zadawać pytania, nawet najmniej racjonalne, natomiast prosiłbym, żeby pan zwrócił uwagę, że czasem między zadawaniem pytań a insynuacją jest bardzo ważka granica i lepiej byłoby jej nie przekraczać. W związku z tym ja chciałbym jeszcze raz zadać pytanie, dla którego pana zaprosiłem, nie jakby pan ma prawo do uczestniczenia w posiedzeniu zespołu, tylko jako osoby, którą chcieliśmy tutaj wysłuchać. Czy pan ma jakikolwiek dowód, jakikolwiek fakt pozwalający twierdzić, że tłumaczenie raportu na język rosyjski, angielski, niemiecki nastąpiło przed dniem 16 lutego i ta prezentacja medialna właśnie była po to, pan chyba nie zrozumiał tego, co było, bo kluczowym jest, czy tłumaczenie raportu na język obcy było przed dniem 16 lutego, czy po dniu, dlatego że po dniu 16 lutego ten dokument był dokumentem jawnym i każdy mógł się z nim zapoznać. Faktycznie przekazanie go na przykład w grudniu 2006 roku mogłoby budzić bardzo poważne wątpliwości. W związku z tym jedno pytanie, jak pan mógł udzielić odpowiedzi. Czy ma pan jakikolwiek dowód na to, że był tłumaczony przed 16 lutego?
Panie przewodniczący, jeżeli miałbym jakikolwiek dowód, to nie mówiłbym o ustawie o ochronie informacji niejawnych, tylko o artykule 130, o zdradzie państwa dokonanym wówczas. Jeżeli chodzi o dowody i informacje służby kontrwywiadu wojskowego, brzmiała ona w ten sposób. Na dzień dzisiejszy nie możemy ani potwierdzić, ani zaprzeczyć, że tłumaczenie mogło mieć miejsce przed. Czyli dowodu w postaci umowy nie ma. Poszlaki wszystkie oczywiście na to wskazują. Zginął oryginał tłumaczenia państwa raportu, bo podejrzewamy, że był tłumaczony z fragmentów. Dlatego wam musiał zginąć. Jeszcze, panie przewodniczący, jedna rzecz. Inne obowiązki poselskie nas wzywają, więc jeżeli ktokolwiek ma jakiekolwiek pytania, to ja bardzo proszę teraz, bo musimy wraz z kolegami iść do innych zajęć. Panie pośle, ja mam przytoczę jeszcze raz pana wypowiedź, która była w telewizji prezentowana. W telewizji. Wywołał pan sprawę raportu Macierewicza i najpierw stwierdził, że badane są poszlaki okoliczności mogące wskazywać, iż fragmenty raportu były dostarczone przed tłumaczeniem jego do opublikowania. Oczywiście, poszlaki i okoliczności. Proszę wskazać. Poszlaki i okoliczności? Według mojej opinii fragmenty tego, to jest moja prywatna opinia. Według mojej opinii fragmenty tego raportu były dostarczane wcześniej, ale jest to moja prywatna opinia. Natomiast przesłuchanie osób pracujących do dzisiaj w SKW przez komisję może pewne sprawy rozjaśnić. Pan ma prawo do swoich opinii, ja też mam do swoich opinii na pana temat również prawo, ale pytam o na podstawie czego, jakiego dowodu pan wyciąga ten wniosek. Formułuje taką opinię, bo opinie o zdradzie były formułowane przez dziennikarzy również, więc jest nad czym się zastanawiać. Do pana posła Dębskiego miałem. Czyli rozumiem, że nie ma pan żadnego dowodu wskazującego... W tej sprawie powiedziałem wszystko teraz. Pan przewodniczący Naimski. Ja chciałem króciutko... Chciałem króciutko w kwestii tak naprawdę wyjaśnienia panu posłowi Dębskiemu tej sytuacji prawnej. Otóż ustawa weryfikacyjna, czyli ustawa o rozwiązaniu wojskowych służb informacyjnych, była lex specialis w stosunku do ustawy o ochronie informacji niejawnych. I to usuwa, panie pośle, pana obawy o to, że mogła być naruszona ustawa o ochronie informacji niejawnych. Dziękuję. Ja znam opinię prokuratury w tej sprawie, natomiast uważam, że ta opinia prokuratury jest zamówieniem politycznym. Doskonale, że pan zna tę opinię. To jesteśmy w takim razie na tym samym gruncie informacyjnym. Dobrze, teraz... Ale to jest zamówienie polityczne państwa partii. Teraz pozwolę sobie oddać głos panu ministrowi Macierewiczowi, który będzie mógł ustosunkować się, czy to trudno powiedzieć, do zarzutów, bo okazuje się, że pan panie przewodniczący, mam gorącą prośbę. Zanim pan poseł Macierewicz wystąpi, właśnie mam w związku z tymi tezami pytanie i mam nadzieję, że pan przewodniczący uwzględni moją prośbę, a pan poseł Macierewicz odpowie. Dobrze? To, można? Jeżeli można, bo pierw damy głos panu ministrowi Macierewiczowi, bo tak ustaliliśmy, że pierwszy są zaproszeni goście, nawet jeżeli są członkami zespołu, mają możliwość wypowiedzi, miał również pan poseł Dębski. Po zakończeniu wypowiedzi przez pana ministra Macierewicza będzie mógł pan zadać pytania, zresztą pytania też niestety w wypowiedzi pana posła Dębskiego padły, liczę, że też będą na nie odpowiedzi. I później przejdziemy już do dyskusji i każdy z nas będzie mógł zadawać swobodnie pytania tym osobom wysłuchiwanym, które zechciały pozostać na komisji. Mam mimo wszystko nadzieję, że państwo również zostaniecie. Dziękuję. Dlatego moja prośba. Będziemy na komisji innej zadawać, proszę panu posła. Ale pan poseł nie. Czy można? Bardzo, bardzo dziękuję, panie przewodniczący, wysoka komisjo, szanowni państwo. Ta sprawa, chociaż ma taki kształt groteskowy w istocie, a ma również niesłychanie istotne znaczenie. Można powiedzieć, patrząc na ostatnie 20 kilka lat, od 1989 roku, na działanie służb specjalnych i państwa polskiego, że w istocie nie mieliśmy do czynienia z tak w czystej postaci zorganizowaną prowokacją
polityczną, w której zaangażowane były służby specjalne, politycy, a także dziennikarze i wielkie media, które były tubą propagandową a tychże służb i tychże polityków. Jak wynika z ustalonego dotychczas przebiegu wydarzeń, ale oczywiście jeżeli by powstała komisja śledcza do tej prowokacji, co powinno moim zdaniem mieć miejsce, to będzie można przesłuchać pod rygorem prawnym między innymi pana posła Dębskiego. On był osobą pierwszą, która publicznie stwierdziła, że posiada materiał dowodowy wskazujący na to, że szef służby kontrwywiadu wojskowego i przewodniczący komisji weryfikacyjnej Antoni Macierewicz popełnił przestępstwo polegające na ujawnieniu informacji ściśle tajnej osobom nieuprawnionym. 13 grudnia 2013 roku pan poseł Artur Dębski stwierdził, cytuję: dostarczono mi najprzeróżniejsze, bardzo interesujące dokumenty, z których jeden, uważam, w tym tygodniu będziemy omawiali na Komisji Służb, powiedział Artur Dębski przed posiedzeniem Komisji Służb, na której omawiano sprawę tłumaczenia raportu na język rosyjski i w trakcie której ukazały się w największych polskich mediach tytuły mówiące o tym, że to tłumaczenie jest świadectwem zdrady państwa, że to tłumaczenie zostało dostarczone osobie o podejrzanej konduicie, podejrzewanej przez autorów o szpiegostwo na rzecz Rosji, zanim prezydent Rzeczpospolitej ten raport ujawnił i uczynił go dostępnym publicznie. Tak stwierdził pan Artur Dębski. Oczywiście skąd miał te informacje, jaki był zasób jego informacji, czy rzeczywiście posiadał dokumenty, o których mówił, czy też tylko konfabulował, ja tego nie wiem, to jest rzecz osobna do wyjaśnienia, ale to jest pierwszy materialny ślad tej sprawy. Dopiero później zaczęły się pokazywać inne w tej materii informacje. Powtarzam jeszcze raz, takiej prowokacji dotychczas w Polsce nie było. Oczywiście były bardzo dramatyczne wydarzenia. Pamiętamy sprawę związaną z podejrzeniem o szpiegostwo przez byłego premiera z ramienia SLD. I pamiętamy, iż wówczas bez podstawy prawnej, bez decyzji ustawowej, bez wiedzy parlamentu i bez wiedzy prezydenta opublikowano Białą Księgę, która była w istocie wiwisekcją istniejących służb specjalnych, była materiałem, który ujawnił całemu światu zaplecze, nazwiska i sposób funkcjonowania polskiego wywiadu. Biała Księga była takim materiałem, po którym rzeczywiście wywiad Urzędu Ochrony Państwa nie mógł już dalej funkcjonować, co zresztą wówczas zarzucano tej decyzji. Ważne, że ta decyzja była podjęta bez podstawy ustawowej, jakiejkolwiek. A na tym tle decyzje związane z likwidacją wojskowych służb informacyjnych odznaczają się niezwykłym puryzmem prawnym, bowiem działania zostały poprzedzone całym aparatem ustawowym. Warto pamiętać, że ten aparat, w ramach ustalania tego aparatu ustawowego ludzie, którzy później byli organem wykonawczym, a więc szef służby kontrwywiadu wojskowego, szef służby wywiadu wojskowego, przewodniczący komisji weryfikacyjnej, członkowie komisji weryfikacyjnej, żadna z tych osób nie była posłem ani senatorem uchwalającym tę ustawę. Nikt z nas na tę ustawę nie miał wpływu. A jeżeli chodzi o sytuację, z którą mamy dzisiaj do czynienia, to jest ona rzeczywiście zupełnie absurdalna. Politycy, którzy rozpętali tę prowokację, dzisiaj domagają się na tej samej podstawie dowodowej powołania komisji śledczej. Udowodnili, że kłamali, udowodnili, że mówili kłamstwa, a równocześnie chcą powołania komisji śledczej dla
udowodnienia, że raport został przekazany wcześniej, zanim został opublikowany. Wiemy dzisiaj już, jak wygląda prawda. Wiemy, że mieliśmy do czynienia z absolutną bezczelnością, z nabraniem mediów, z nabraniem polityków, z okłamaniem Komisji do Spraw Służb Specjalnych, z okłamaniem premiera. To, że wszyscy ci ludzie chcieli się dać nabrać, że chcieli się dać okłamać, to jest rzecz osobna, warta wyjaśnienia. Są dzisiaj na tej sali przedstawiciele tych mediów, którzy te kłamstwa rozpowszechniali. Może by nam wyjaśnili, dlaczego publikowali fałszywe informacje na temat przekazania raportu do tłumaczenia wtedy, kiedy był on ściśle tajny. Może by nam cokolwiek powiedzieli. Ja dzisiaj rano miałem zaszczyt być w jednym z programów telewizji, w programie pierwszym telewizji i pytałem panią prowadzącą, dlaczego państwo, wiedząc już dzisiaj, że przekazywaliście kłamliwe informacje oskarżające mnie o zdradę, oskarżające mnie o przestępstwo związane z ujawnieniem tajnych informacji, dlaczego, wiedząc, że to jest nieprawda, nie przeprosiliście, nie opublikowaliście prawdy. Jedyna Rzeczpospolita, jedyne pismo Rzeczpospolita, które tę sytuację wyjaśniło. Nikt inny tego nie zrobił. Żaden polityk, żaden przedstawiciel służb i żaden inny z dziennikarzy. To jest sytuacja, która naprawdę zagraża państwu polskiemu. Tajne porozumienie między częścią polityków, mediów i służb specjalnych wymierzone w niszczenie opozycji politycznej, wymierzone w Prawo i Sprawiedliwość. I do tego rzeczywiście powinna zostać powołana Komisja Śledcza, bo jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli tego procederu niszczenia państwa przy pomocy służb specjalnych, mediów i polityków nie zatrzymamy, to rzeczywiście zgodzimy się na przekształcenie państwa w aparat totalitarny, zagrażający wolności obywateli i zagrażający porządkowi prawnemu Rzeczpospolitej. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Teraz przejdziemy do możliwości już swobodnej dyskusji, zadawania pytań, ale przed tym ja chciałbym jeszcze poinformować o pracy wykonanej przez zespół parlamentarny, ponieważ jak pierwsze informacje pojawiły się na temat rzekomego publikowania tego raportu przed dniem 16 lutego, ja wystąpiłem do prokuratury z informacją, czy jakiekolwiek postępowanie karne w tej sprawie się toczyło, bo lat minęło wtedy ponad 6 i jeżeli którykolwiek z szefów służb specjalnych miał taką wiedzę, którykolwiek funkcjonariusz publiczny miał taką wiedzę, to byłem przekonany, że powiadomił o tym prokuraturę, postępowanie takie czy inne się toczy. I otóż bardzo dziękuję, bo dostałem odpowiedź od pana prokuratora Seremeta, który jasno stwierdził, że mimo przeprowadzonej kwerendy nie wskazano, nie znaleziono żadnego postępowania, które przeciwko panu ministrowi Antoniemu Macierewiczowi byłoby prowadzone. To moim zdaniem zamyka sprawę i pokazuje, z jaką prowokacją mieliśmy miejsce, ale ponieważ ta prowokacja ma dalszy etap, uznaliśmy na wcześniejszym posiedzeniu zespołu, że należy zainteresować prokuraturę rolą pana pułkownika Pytla, bo tutaj pan minister Macierewicz słusznie powiedział, mamy do czynienia ze zorganizowaną akcją wymierzoną w opozycję, do której użyto służb specjalnych. To w demokratycznym państwie nie mieści się w głowie. W takiej sytuacji zarówno premier, jak i minister, który nadzorował tę służbę, jak i szef tej służby zostaliby zdymisjonowani. Premier by się podał do dymisji, reszta musiałaby ustąpić. Takie są standardy demokratycznego państwa. Widać, że Polsce bliżej Ukrainy niż państwy Europy Zachodniej. W związku z tym złożyliśmy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez pana pułkownika Pytla, wprowadza osobę, która pełni funkcję szefa służby kontrwywiadu wojskowego i która przekazała, jak tutaj zostało nam przedstawione, nieprawdziwe informacje innym organom państwowym, wprowadzając tym samym w błąd. I pan prokurator Seremet, czy jego zastępca prokuratora operacyjnego, poinformował, że sprawa została przekazana do badania przez prokuraturę okręgową w Warszawie. W związku z tym liczymy, że w najbliższym czasie prokuratura podejmie decyzję i postępowanie zostanie już z pełnym impetem wszczęte. Pan pułkownik Pytel będzie przesłuchany, będzie mógł się wypowiedzieć w tej sprawie przez prokuraturę. Teraz przechodzimy do możliwości zadawania pytań, dyskusji na ten temat. Bardzo proszę, kto w pierwszej kolejności chciałby? Pani minister, ta sprawa jest tak oczywista i tak jasna, że trudno nawet dyskutować nad czymś, no, nad tym by miała dyskutować komisja śledcza powołana z inicjatywy ruchu Palikota. No, nie ma nad czym po prostu.
Pierwsza była pani poseł, jeżeli można. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, Wysoki Zespole, ja chciałabym zaproponować, aby prezydium przygotowało taki jasny, precyzyjny komunikat, który byłby kwintesencją naszego dzisiejszego posiedzenia, bowiem te nieprawdziwe informacje przewinęły się przez wszystkie media i myślę, że taki krótki komunikat wyjaśniający tę sprawę powinien zostać opracowany przez prezydium i rozesłany do wszystkich redakcji, które jednak pomówiły pana ministra Macierewicza z prośbą o to, aby opublikowały treść naszego komunikatu. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękuję. Pani jeszcze poseł Fotyga chciała. Ja tylko jedną refleksję może. Zdarzyło mi się rozmawiać kiedyś bardzo dawno, jeszcze w biurach Solidarności w roku 1980 z dziennikarzami, którzy badali aferę Watergate. I muszę powiedzieć, że refleksja, jakby nakładając to doświadczenie na doświadczenie tej prowokacji i niestety udział też części mediów i właściwie to, jak bardzo bezbronne jest polskie społeczeństwo bez porządnych mechanizmów funkcjonowania kontroli medialnej nad władzą, no jest tylko po prostu smutną konstatacją. Mam nadzieję, że dojdziemy do tego poziomu kiedyś. Bardzo dziękuję pani poseł. Bardzo cenny głos, bardzo ważki. Oczywiście komunikat zostanie wydany i przekazany mediom, bo trzeba podsumować tą część naszego posiedzenia. Druga część posiedzenia to projekt Plan Prac Zespołu. Jestem zdziwiony, że posłowie twojego ruchu, którzy tak boleli nad tym, że nie chcemy pracować w tym zespole, że będziemy im zabierali głos, nie będą mogli się wypowiedzieć, że nie będziemy tych punktów, które oni przedstawili, realizowali. I jest teraz do omówienia. Jeżeli ktoś z państwa chciałby zgłosić uwagi, chciałbym tylko zaznaczyć, że wszystkie punkty zgłoszone przez posłów twojego ruchu w projekcie panu prezydenta zostały uwzględnione. My naprawdę nie boimy się prawdy. Ona wygląda tak, jak to dzisiaj pokazano. Mam nadzieję, że posłowie twojego ruchu, skoro chcą nad czymś pracować, będą lepiej przygotowani do pozostałych posiedzeń zespołu, dlatego że no, widać, że nie mają żadnego dowodu, żadnego faktu, robią duże zamieszanie i szkoda, że angażują w to media, bo to też je podważa ich autorytet i kompromituje. Warto się zastanowić, czy z takimi ludźmi w ogóle należy rozmawiać.